przyznać, że zawiera ona takie treści, których wcześniej nie słyszeliśmy na tego typu wystąpienia. Nie wydaje mi się, że to jest pozycja strony, która jest trochę była bardzo dobra, przede wszystkim w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystąpienia, które już w tym momencie, w którym się wystą
No właśnie, to jeszcze zanim oddam głos panu dr Januszowi, to mogę sobie pozwolić na najnowsze badania Kantor Banking dla OPR24. Wykonane dosłownie przed jednym lub dwoma tygodniami temu. I na pytanie, jak ocenia pani decyzję o powołaniu na stanowisko premiera Mateusza Morawieckiego, 43% danych odpowiada pozytywnie, 23% odpowiada negatywnie. A jak ocenia pani decyzję o decyzję o dymisji Beaty Szydło? 35% pozytywnie, 23% negatywnie. Tutaj 40% ma zdania, co chyba troszkę świadczy o pewnych regulaminach. Znaczy tutaj chciałbym zwrócić uwagę, bo mamy do czynienia też z taką sytuacją kreowania rady lidera politycznego. Tutaj mówiliśmy o tym, że Mateusz Morawiecki, osoba bardzo zasłużonej rodziny, że ojciec Kornel Morawiecki, lider Solidarności Walczącej, Mateusz Morawiecki jako 12-letni chłopak też działacz opozycji prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa. I właśnie obserwujemy przemówca, który powiedział z bardzo szerokim kształceniem humanistycznym, ekonomicznym i będziemy na naszych oczach będziemy obserwować kreowanie nowego lidera, być może całego obozu Prawa i Sprawiedliwości. Teraz to jest bardzo ciekawa sytuacja moim zdaniem, dlatego że w moim przekonaniu rozpoczyna się proces, kiedy to lider, zdecydowany lider całego obozu Jarosław Kaczyński. Do tej pory w moim przekonaniu de facto kierował obozem, to było zasadne moim zdaniem ręczne sterowanie. Ja to tak określam, ręczne sterowanie obozu politycznego. W tej chwili doszedł do wniosku, że chyba będzie przychodził na pozycję bardziej patrona obozu, bardziej osoby patrona. I to też dotyczy dwóch innych obozów. Beaty Szydło, oczywiście on teraz wchodzi i prezentant Szydło. Znaczy mamy sytuację taką, że mamy bardzo ciekawe formułę zamknięcia z tamtego premiera. Znaczy nie ma czegoś takiego, że Beata Szydło to nie wiem, czy idzie politycznie, nie, odchodzi, prawda? Zanim pan to kontynuuje, pozwolę sobie znowu przytoczyć to badanie. 41% pytanych uważa, że Beata Szydło odegra jeszcze ważną rolę w polityce. Właśnie, to chciałbym na to zwrócić uwagę. Znaczy to jest tak, że Beata Szydło odchodzi z funkcji premiera z bardzo dużym poparciem społecznym i ogromnym kapitałem politycznym. Teraz to, że ona przechodzi na pozycję wicepremiera spraw społecznych, wiadomo, że bardzo się dobrze opiera programy społecznymi, przede wszystkim są wszystkie zadania, to też podważa, to jest Beata Szydło, kompania Zdera Wajski, jak twarzami tego programu. I to oczywiście też jest bardzo dobrze, bo będzie wykorzystane przez rząd ochrony tego programu. I pani Beata Szydło jest wicepremier. Z drugiej strony mamy nowego premiera Mateusza.
rzeczom ludzkiej, który wchodzi na tą wierzchnię mamonę i będzie jego wersja rosła. I to jest ciekawa sytuacja, bo mamy trzeciego gracza, którego tutaj trzeba wspomnieć. Znaczy prezydenta Andrzeja Dudy, którego trzeba powiedzieć jasno, to jest polityk tego samego pokolenia, co Mateusz Morawiecki. Tutaj moim zdaniem, znając działania Jarosława Kaczyńskiego też, ja przewiduję sytuację pewnej pytania o pewną prawa garmistyczną. Znaczy Mateusz Morawiecki, jeśli będzie dobrym premierem, jeśli będzie wykreowany jako lidera obozu Prawa i Sprawiedliwości, być może za 2-3 lata to on będzie miał drugi raz na prezydenta. I to też moim zdaniem jest też, myślę, że Andrzej Duda odbierze pewną sygnał jasność. Jest to troszeczkę taka żółta karta, dana na prezydenta, że po pierwsze nasz obóz nie jest skazany na takie pytania. Jest mi jasne, że te relacje całe strony troszeczkę się zaostrzyły, zwłaszcza przy medalach rozporządzeń ustaw sądowych. Wiemy o sporach dotyczących ministrów, wspólnie z ministrem Macierewiczem, a kancelarią prezydenta Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jarosław Kaczyński jest wytrawnym politykiem i dbał o Nowaka Trumpa. W związku z tym mamy w tej chwili tym ruchem, który w tej chwili obserwujemy. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że Jarosław Kaczyński, ten kandydat, wie, że ma już trzech mocnych polityków z szeroko pojętego obozu. To znaczy w sytuacji, kiedy Jarosław Kaczyński sam nie będzie mógł pewnych funkcji pełnić. Mówi się, prawda, o tym, że Jarosław Kaczyński nie robił chowań, niektórzy politycy PiS-u chcieliby, żeby był premierem, ale no, nie ma o tym, że niektórzy lekarze mówili, żeby może to było za dużo, mówię, rozwiązał prezydenta Kaczyńskiego. W związku z tym ruchem, moim zdaniem, Jarosław Kaczyński wykonał bardzo dobry ruch, to znaczy wykreował trzech równorzędnych, mocnych konstytucyjnych obozów politycznych, taka propozycja, to jest przyszłość tego obozu i to bardzo dobrze świadczy Jarosław Kaczyńskim, ten ruch dobrze. Z naszej strony było wiele innych propozycji. Przede wszystkim to nie jest tak, że Kaczyński, jak Państwo wiecie, był robiony. No nic tam odbudujemy, bo już tam z Goliatem, to są sieci, które są jeden z różnych punktów przeciwne tej ustawie. Ale panie przewodniczący, tylko że parlamentarzyści nie są międzynarodowi, tylko są obywatelami Polski. Musi zdarować rzeczy. No, tak, że no, można by było powiedzieć, tylko przecież ten lobby polega na tym, że wyśrednią społeczeństwo. Gigantyczne. Jeżeli nie się to wydarzy, to kto wejdzie, będzie chciał. No, na tym to wszystko polega. Zlecano badania, które zrozumiał. No, naprawdę zależnie od zadanego pytania, więc nie było się wygodne. To wszystko kosztowało naprawdę duże pieniądze, miliony. Ale też pewnie spróbuję, żeby na portalach internetowych, żeby być pozorowa. Przecież to jest skarżą w sprawie, że nie świata nastąpi, jak kancelarz wejdzie w życie. To jest siedzenia w biurze, czytania. Czyli mamy rozumieć, że w Austrii jest koniec świata od wielu lat, tak? No, Niemczech już nie ma się co do Austrii czy Niemiec wybierać, bo tam jest koniec świata. Zalęknieni albo tak bojaźliwi w tej sprawie i zapominają o tym, że jednak człowiek jest tym nadrzędnym, tak? Podmiotem praw wszystkich, a nie, że teraz ktoś nam będzie rozkazywał. Jeśli są takie rozwiązania gdzieś i dobrze funkcjonują, to dlaczego u nas ma to funkcjonować? W końcu nie jesteśmy na epoce kamienia łupanego, tylko no, mamy możliwość sprawdzenia, nie zostawania gdzieś, a nie tak, że ktoś zamówi takie czy inne badania, że się będzie żałował. No bo możemy śmiało wtedy powiedzieć, no proszę, kto nadstawił kieszeń, że dał się zrobić. To jest kontradycja, nie wiem, no stulecie. To jest narzędzie wpływ, bowiem mamy w Polsce, że zakorzenione cała sieć hipermarketów. Mamy nie tylko hipermarkety, będziemy mieli, ale niech będzie w dużej mierze zależy od przyjaznego rządu. To jest zmiana, że jeżeli raczej będzie o jest zdrowotnie,
Jedna i ta sama dana, no to może być
Złapał u siebie zarówno pana prezydenta Andrzeja Dudę, który ma 45 lat, pana premiera Mateusza Morawieckiego, który ma 49 lat. Jak daje, co to kogo obchodzi? Pół roku temu skończyli te swoje lata. Panią Beatę Szydło, która ma 54 lata, w tym roku skończone. To są genialne uwagi, które panowie poczynili. Nie lubię takich jadówek. Pan prezydent Emmanuel Macron, rok 77, to jeszcze jest młody człowiek. Ale rzeczywiście w końcówce ministra rozwoju Emmanuela Macron, ministra gospodarki formalnie w latach francuskich w 2015 roku, Mateusz Morawiecki już był ministrem rozwoju, czyli ministrem gospodarki ministrowy Polski, więc panowie też się doskonale rozumieli, pomimo wydzielących ich aż tak ilu 11 lat, to jednak potrafili rozmawiać z sobą, bardzo dobrze wiele spraw potrafili też właśnie, tak jak panowie powiedzieli bardzo dobrze, właśnie to jest ta sama generacja i to są te same generacje w odniesieniu do pozostałych osób, więc ja to oczywiście całkowicie rozumiem, a wydaje mi się, że pani premier Beata Szydło jest osobą, która bardzo dobrze rozumie też procesy dziejowe, jest odważną osobą, bo nie bała się w 2015 roku wziąć na barki również odpowiedzialności za sprawy gospodarcze jako premier i nie bała się dzisiaj powiedzieć wprost, że potrzebuje dalej zmian. Pani premier, te dwa lata były dla nich bardzo męczące. Kreowanie nowego